Cześć Amelko. Ameluszku, gdzie dzisiaj jedziemy? Do kogo dzwonisz? Jedziemy dzisiaj do kolejnego parku. Ale pikawe. Pikawe. Jedziemy do kolejnego parku. Tym razem do Uniejowa. Nie? Jak to nie? Jedziemy. Ty masz mało do gadania. I tam zobaczymy zamek i będziemy nad rzeką. I jedzie z nami nasza kochana Amelka. Bo Amelka lubi spacery po parku, prawda? Lubisz? Co? Ale to nie rozumiesz, co mówię? Nie usłyszałam. Mówię, że lubisz spacery po parku. Ona nieraz jak się zamyśli, to musi he? Żeby powtórzyć jej, bo nie słyszę. Jedziemy? Pokażę. Ale najfajniejsze w tym wszystkim, w tym dzisiejszym dniu jest to... Prawie 10 stopni. Jest 10 stopni. I mógłbym przejechać się na motocyklu. Ale nie pojadę na motocyklu. Tylko na czterokołowcu. Z Amelką. A na motocykl jeszcze przyjdzie czas. Ale będą filmy z motocykla. Będą. I Renatka też będzie jeździła. Będziesz jeździła? Będę. Będziesz. Ja już nie mogę. Możesz. Amelka pójdzie do babci. Na chwilę. Na chwilę. Pójdziesz do babci? Jak my pojedziemy z mamą na... Na motocyklu? No w niedzielę? No w niedzielę? Ktoś wierci? Może motocykl spala? No to jedziemy. Tak, jedziemy. Do parku. Jedziemy do Uniejowa. I'm running your way, but you push me away. I've loved you the same this whole time, so tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. A kogo my tu mamy? Cześć, Korpusiu. Cześć, kochanie. Cześć, licznotko moja. Dotarliśmy sobie do Uniejowa. Idziemy rozkminić jakieś miejsce, gdzie byśmy mogli coś zjeść. Co będziesz jadła? Z okazji Dnia Kobiet. Wszystko. A jeszcze nie przypisuj. Wszystko. Wszystko co najlepsze. Amelciu, co zjemy sobie dzisiaj? No to co chcesz jadła? Oczywiście. Co będziesz jadła? Mhm. O, tędy? Tak. Tędy? Nie. Tędy? Tak. Chyba okazuje się, że nie przejdziemy przez rzekę. Bo stary most. Stary mostek jest zepsuty. Nie ma mostu. Ciekawe, czy jest jakieś inne przejście, żeby przejść, przedostać się na tamtą stronę Uniejowa i żeby coś można było zjeść. Chyba jednak będziemy musieli zjeść po tej stronie rzeki. O, most rozebrany. Nie dostaniemy się tam. Chyba, żebyśmy tak po tych metalowych belkach tak spróbowali. Chyba nie ma opcji, żebyśmy tu przeszli z wózkiem. Koła nie będą pasowały na te belki. A to chyba są właśnie płyty z tego mostu. Ale nie były takie złe. Mogły jeszcze potrzymać to. A w tle zamek. Uniejowy. Chodzimy, szukamy, żeby coś zjeść. Chodź, że ci przystawili do ten do szyby menu. Amelciu, wyjmij smoczusia i powiedz, o co kochanie ci chodziło? No powiedz, no. Aha, no to super, tak. Dobrze, fajnie. Super, no. Tata? Nie. Nie?
A my cię tak nie masz brudny rękawek? No to. Misiu. Panie, no ty jesteś taka zapatrzona. Panią? To tatuś sobie popatrzy na panie. A ty popatrz na tatusia. Poprosimy z kawy kościół. Chwilę z kurczaka na zamówienie. Co do picia? Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy kartę mogę zabrać? Oczywiście. Tak, tak. Jedno może zostać, dobrze? Dziękuję. Tośmy sobie zamówili. Zamówilibyśmy sobie z chaba, z kością. A ty co zamówiłaś? No jakiegoś kurczaka, fileta. Marynowanego w ziołach. I co? Fajnie jest? To się okaże. Markety, co sobie zamówiłaś, kochanie? Ona dostanie od mamuni. Aha. Tak nie wolno krzyczeć głośno, wiesz? Krzyczysz sobie w knajpie? O. Nie. Ej, gdzie ona ciebie patrzy? Co? Śpiewasz sobie? No dobrze. Śpiewać każdy może. Tata? Serio? Melcio? Nie tata. Mama. Powiedz tak, bo cię nie będę nosiła. Tata czy mama? Melko? Tata? Co robimy? Podnosimy grzechotkę. Co się Amelko stało? Co ty robisz? Teraz już z dziecko. Wytrzyj buzię sobie. Wytrzyj sobie buzię. Super. By się ośliniła. Oddaj mi pieluszkę, daj pieluszkę. Gorączkę. Niby nie, że nie można przynosić swojego jedzenia do restauracji i go przynosić może nie można, ale spożywać nie można. A tu proszę, Amelka ma takie względy. Amelka, nie wolno swojego jedzenia przynosić do restauracji. Trzeba kupić tutaj takie mleczko. No. Jak ty tak możesz? Patrzymy, a w menu jest bebilony. Bebiko. Jak szarik w czołgu. Tylko to jest życie, co? Karmią. Możesz się porozglądać, siedzisz się w knajpie. To jest życie. Zaraz sobie będę. Nagramy. Coś dostałam, mówiłam, coś się zrobi. Dostaliśmy właśnie całkiem pysznie wyglądające dania. Pierś z kurczaka? Pierś z kurczaka? Tak. Chwilę. I taki sosik. A będziesz ją miał na uwadze? Takiego kotleta, takiego konkretnego. A Melka tylko frytkę. Hej! Melka woli bąki w restauracji. Patrz, ona wchodzi. Naprawdę kolankiem na ten. Patrz. Ale kto to widział, żeby po stoliku w restauracji? Albo bez bucika, albo po stoliku chcesz chodzić. No, zobacz, na czterech, teraz potrafię. Musiałem zobaczyć zamczyskę. O Jezu. Renata walczy z wózkiem. Renata. Walczy z twoimi... Słami. Jak jest? Źle. Daje ci wadę, nie? Przecież ona wytrząśnie. Ale ona lubi. Nie lubi. Dostałem armatę. Z tamtych czasów czy repliki, jak myślisz? To jest jakiś... No pewnie nie z tamtych czasów. Jak jest tutaj zimno, co
to jest? Nie wiem, że to jest grill jakiś dziwny, nietypowy. Raczej wędzarnia. O, fajnie. Z szynką można tu przyjechać. A boczek? Powiedz coś, jak już dynolka wyciągnęłaś, to znaczy, że coś chciałaś powiedzieć, tak? Ale nie pamiętasz już chyba? He? Aha. You think you're too far, but I'm where you are. You know I said I won't leave your side. They left you bare, but I'm begging you, staring in my eyes for you. Yeah, I give my life, and I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind. Kończymy? Nagrywamy coś jeszcze? Myślę, że już nie. Janusz już idzie spać. My wracamy do domku składać film. Obecnie przygląda się swojej przywieszce. Smoczu się. Lecimy do domu. Dzięki za oglądanie. Do następnego. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind. Does it own you, control you?